Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, widząc Was drugiego dnia, akcentuję dnia, nie tej godziny, żeby, no wiecie, co w ciągu dnia trzeba robić na rekolekcjach, wczoraj o tym mówiłem, nie będę tego powtarzał, natomiast też kładę na serce spowiedź, żeby też ten czas był, spowiedź rekolekcyjna, żeby miała miejsce w rekolekcje. Kto tu jeszcze potrzebuje, no to śmiało przez te dni wykorzystać ten czas na rachunek sumienia i spowiedź. Moi drodzy, no przyjechałem z Niepokalanowa, więc trudno nie powiedzieć o tym, co tam jest jedną z ważnych rzeczy, rycerstwo Niepokalanej, zwłaszcza, że no pracuję w ośrodku formacyjnym rycerstwa. I parę słów sobie na ten temat dziś powiemy. Kiedy ono powstało? 16 października 1917 roku w Rzymie. Wydaje się taka sucha, sztywna informacja. Ot jakaś tam data, jedna z wielu w naszym życiu. Natomiast jak spojrzymy sobie w szerszym kontekście na ten rok powstania rycerstwa, zobaczymy, jak wydarzenia na ziemi współgrają z tym, co się dzieje w niebie i jak ziemia, jak Pan Bóg współpracuje z tym wszystkim. I zobaczymy kontekst szerszy, przez co uchwycimy też istotę, duchowość i aktualność rycerstwa Niepokalanej. 1917 rok. No co to był za rok? Bogaty w wydarzenia. Przede wszystkim wojna. Już się kończyła. Pierwsza wojna światowa. Ale no, wojna to nie jest łatwy czas. Ludzie zabijają ludzi, strzelają do siebie, o coś tam są pokłóceni do tego stopnia, że potrafią się zabijać. A z wojną to nie tylko samo strzelanie, bo jest mnóstwo rannych, więc też i cierpienie długotrwałe. Zabity żołnierz to cierpienia dzieci, które straciły ojca, żon, matek. To są kradzieże, to są gwałty, to są choroby, to jest głód. Wojna. Europa. Rzym. Tak bardziej w centrum spojrzymy. A Rzym przeżywa oprócz jeszcze pożogi wojennej nastroje antykościelne. Masoneria bardzo mocno wtedy brała udział, dochodziła do głosu, szalała, robiła takie demonstracje. Mnóstwo ludzi chodziło w czarnych marszach, właśnie organizowanych przez masonerię, z antykościelnymi hasłami. To jest 1917 rok. Weszli, to było w lutym, weszli na plac świętego Piotra. Mieli sztandar, na sztandarze czarny sztandar. I na tym czarnym marszu, z tym czarnym sztandarem był Michał Archanioł, który leżał na ziemi powalony, a nad nim stał Lucyfer i deptał Michała Archanioła. Odwrotnie jak na obrazku, który mamy w kościołach często. To był symbol tego, że szatan zwycięża. I ojciec Kolbe był wtedy, widział tą demonstrację. Widział, jak ten tłum ludzi pod sztandarem szatana wszedł na plac świętego Piotra i krzyczeli w stronę papieża: do Tybru z tą świnią. Szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu służył jako Szwajcar. I jego kapłańskie serce nie mogło być obojętne, gdy to zobaczył. Tylu ludzi pod sztandarem złego ducha, swoje talenty, swoją siłę, swoje zdolności, swój głos chociażby do krzyku, swój czas poświęcają do walki z Kościołem, z Bogiem, do bluźnierstwa. Idą pod wodzą szatana, bo on jest na ich sztandarze. Gdzie on ich zaprowadzi? Tam, gdzie sam jest. Tam, gdzie jest ogień nieugaszony. Tam, gdzie jest ciemność piekielna, która się nigdy nie skończy. Ojciec Kolbe nie mógł na to spokojnie patrzeć i wtedy już rodzi się myśl, żeby założyć grupę osób, którzy pójdą przez życie pod sztandarem Niepokalanej, którzy swoje talenty, dary poświęcą na służbę dla Niepokalanej. Swój czas, ludzi zdolnych do poświęcenia dla Niepokalanej. Po co?
by modlić się za masonerię, za innych nieprzyjaciół Kościoła, by wypraszać nawrócenie. Moi drodzy, ludzie pod sztandarem złego ducha. Masoneria miała różne metody walki. Kiedyś były troszkę inne metody walki z Kościołem, bo oni wprost występowali przeciwko Kościołowi. Jakieś właśnie demonstracje, niedemonstracje. To takie było spektakularne. Chociażby na przykład sanktuarium w Guadalupe, które chcieli wysadzić w powietrze, pod całą bazylikę podłożyli ładunki, które nie wybuchły, nie wiedzą dlaczego. Matka Boża wie dlaczego. Ona potrafi tam. Ale no właśnie, to były takie ataki wprost. Ale nowsze instrukcje masońskie mówią inaczej. My Kościoła katolickiego nie zniszczymy inaczej, jak tylko przez psucie obyczajów. Zobaczcie, jak to aktualne dzisiaj jest. Psucie obyczajów, demoralizacja, zrównywanie tego, co Boże, z tym, co nieboże, z tego, co jest święte, z tym, co nieświęte. Kłamstwo i prawda stawiane są na równi. Dobro i zło, a często zło jest jeszcze eksponowane jako nowy styl życia, symbol nowoczesności i tak dalej. Demoralizacja niedługo wejdzie do naszych szkół, do dzieci. Chcą się brać za takie gorszenie młodzieży. To jest jakże aktualne. No i to są wnioski też z tamtych czasów, kiedy masoni widzieli, że walka wprost nie przynosi efektu. Trzeba by zmienić metodę. Zmienić metodę. To właśnie mówię o tym oddawaniu swoich talentów na usługę złego ducha. Jeden z naszych ojców dzielił się ze mną takim wydarzeniem. Miał znajomego, zresztą on tam dalej pracuje w telewizji, to nie jest Telewizja Polska, jedna z tych stacji komercyjnych, jakiś tam montażystą był i do tego ojca tak zagadnął, czy ojciec chciałby tam iść ze mną do telewizji, zobaczyć jak to od kuchni wygląda, wszystko tam. Mówi tak, bardzo chętnie pójdę. No i poszedł do tej telewizji, no jak zobaczyli zakonnika, tam zaczęli zaczepiać, zagadywać. I jeden z dziennikarzy mówi tak, proszę, nie wiem czy księdza, czy ojca, jak tam mówił, no ale mówi, proszę księdza, Kościół jest jakby trochę w tyle, jeżeli chodzi o działalność medialną. Taki jakby sobie z tym nie radził, jakby tak no właśnie nie nadążał. To jest taka słabość Kościoła, media. A ten ojciec mu odpowiada tak. Zgadzam się z Panem. Jest dokładnie tak, jak Pan mówi. Kościół nie jest tak rozwinięty medialnie, jak wasza stacja, inne stacje. No to zdziwienie, bo zwykle to się, że jest jakiś zarzut, to się odpiera, że tak nie jest. A tu nagle, że dokładnie tak jest. Ale kontynuował, a wie Pan dlaczego tak jest? Nie. Dlatego, że ludzie tacy jak Pan, którzy się na tym znają, którzy są profesjonalistami, zamiast robić dzieło dla Boga, robią dzieło przeciwko Bogu. I dlatego tak jest. I często nieraz widzimy, że Kościół tu czy tu nie domaga. A może to Bóg ci pokazuje, że to ty miałeś tam coś zrobić. Tak? Łatwo było mu zauważyć, że Kościół nie domaga, ale to on jest dziennikarzem. To on swoje talenty. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy swoje talenty, dary, zdolności takie czy inne, swoje wykształcenie dają na służbę złu, a nie dobru. To jest przykre takie. Ale wracamy, ten rok 1917, przecież to jest takie bogactwo treści. Tam, więc tu mamy te demonstracje masońskie i ojciec Kolbe, który nie jest tym obojętny, chce mieć ludzi pod sztandarem niepokalanej, właśnie tych rycerzy niepokalanej. Włochy, Portugalia, zachód Europy. Ten sam rok oczywiście, objawienia w Fatimie. Od maja do października, co miesiąc Matka Boża się objawia i przekazuje orędzie. O czym mówi? Nie będę mówił wszystkiego, bo to jest zbyt dużo treści, ale takie najbardziej istotne do naszego tematu, to mówi o tym, że kończy się ta wojna. Ale jeżeli ludzie nie przestaną grzeszyć, i nie przestaną obrażać Boga i się nie nawrócą, wybuchnie druga, jeszcze gorsza niż ta. Żeby temu zapobiec, Bóg chce, aby cały świat, papież, razem z biskupami świata, zawierzył cały świat mojemu niepokalanemu sercu. Nawrócenie. No i co? Było, nie było nawrócenia.
Wybuchła druga wojna, tak jak przepowiedziane zostało, i była jeszcze gorsza niż pierwsza. I moi drodzy, zobaczcie, jaka jest przewrotność ludzi. Ludzie no, dzisiaj nieraz gdzieś oglądają te okrucieństwa wojny, takie czy inne, i pytają, a gdzie był Bóg? A jak On na to mógł pozwolić? Czy On jest miłością, skoro dopuścił takie rzeczy? Gdzie był Bóg? Wysłał do Fatimy swoją matkę, by temu zapobiec. Gdzie był człowiek w dwudziestoleciu międzywojennym, że nie pokutował, nie nawrócił się, obrażał Boga grzechami, doprowadził do wojny, a potem czyja wina? Pana Boga, bo dopuścił do tego. To jest bezczelność wobec Pana Boga. Zlekceważyć orędzie, zlekceważyć jego próbę ratowania świata, a potem jeszcze jego oskarżyć, że to jest on winny. Znaki, czytać znaki. Dwudziestolecie międzywojenne. W Polsce jest zabite w tym czasie 6 milionów dzieci poprzez aborcję. 6 milionów. W czasie II wojny ginie 6 milionów Polaków. Czytajmy znaki, które Bóg nam daje. To wszystko, co się dzieje, ma sens, ma przyczynę. My tego dziś nie wiemy, nie rozumiemy. Zobaczcie, ile rzeczy teraz nam się odkrywa, gdy tak łączymy te fakty, a jeszcze dalej będzie w kazaniu. Ale to trzeba czytać znaki, które Bóg nam daje. No i ludzie pytają, gdzie był ten Pan Bóg? A Pan Bóg był tam, gdzie trzeba. Gdzie ludzie byli. Gdzie ludzie byli. Lekceważyli. Matka Boża mówi też o jeszcze innym zagrożeniu. Mówi, że trzeba poświęcić świat, ale jeden kraj ze wszystkich narodów świata, jeden kraj wymieniła z nazwy. Rosję. I żądała, żeby jej poświęcić cały świat, a szczególnie Rosję. Mówi, a jeżeli się to nie stanie, to Rosja swoje błędy rozsieje po całym świecie. Zobaczcie, te różne rewolucje komunistyczne, to po całym świecie. Oni w niektórych krajach się udało to zrobić, w niektórych nie, ale ile było walk, wojen z tego powodu. Komunizm chciał rozszerzać się coraz bardziej. Bolszewicy mieli takie plany. A skoro Matka Boża, Zachód, mówi o Rosji, to idziemy do Rosji. Wschód, co się dzieje? Ten sam rok. Co się dzieje w Rosji? Wielka socjalistyczna rewolucja październikowa. Zostaje obalony carat, w to miejsce wchodzą bolszewicy. Carat nie był słodkim systemem, o czym się przekonali Polacy wygnani na Sybir, ci, którym konfiskowano mienie, tych, których katowano w różnych katowniach, więzieniach carskich za powstania. Polacy wiedzieli, czym jest carat, ale lekarstwo na tą chorobę okazało się gorsze niż choroba. Bolszewizm, który był systemem ateistycznym, i Matka Boża właśnie przed tym, nawet nie przed faszyzmem przestrzegała, tylko przed bolszewikami. Przed systemem. Dzisiaj to by powiedzieli niektórzy, do polityki się mieszała. Tak jakby Pan Bóg nie miał nic do powiedzenia w tej sferze. Pan Bóg wszędzie i zawsze ma coś do powiedzenia, bo On jest Panem i Bogiem. Nie ma dziedziny, w której można by powiedzieć, tu Boże nie masz wstępu. Kto tak mówi, jest tylko pyszałkiem nadętym, który chce zająć miejsce Pana Boga i tyle. Ale Bóg strąci władców z tronu, o nim przeminął, jak wielu wielkich, którzy uważało się za panów świata, a dzisiaj garść prochu po nich została, a Chrystus żyje. A więc bolszewicy wprowadzili system ateistyczny, niszczone kościoły, mordowani duchowni, mordowani świeccy ludzie, głód, zarazy. To jest rzeź na własnym narodzie. Rzeź na własnym narodzie. Okrucieństwa. I rozszerzali to coraz bardziej. Moi drodzy, w Rosji, to jest pierwszy kraj, bolszewicy wprowadzili te związki homoseksualne i rozpad rodziny i rozwody do bólu i w ogóle styl życia nierodzinny taki, żeby to wszystko wspólne było, żony też. Jak ktoś nie dawał całej wiosce z żoną swoją żyć, to był, że to jest kułak, prywatyzuje wspólną żonę i tak dalej. Tego typu rzeczy.
dzisiaj w Rosji te rzeczy są zakazane, bo bolszewicy szybko się zorientowali, że to rozkłada społeczeństwo. I że oni chcą zrobić bolszewickie społeczeństwo, ale że ono się rozkłada, ono się rozsypuje. I dziś to jest pozakazywane. I dzisiaj Zachód dopiero chwyta te idee bolszewickie z 1917 roku. Też się przejadą na tym. To jest kwestia tylko czasu. Tylko czasu. Bóg zawsze zwycięży. Nie ma takiej siły, która by Boga pokonała. Dalej idziemy. Więc zobaczcie, jakie bogactwo roku 1917. I Matka Boża o czym mówi? O tym, żeby zawierzyć jej niepokalanemu sercu, poświęcić cały świat. Jak to jest ważne. I ostatnie objawienie w Fatimie 13 października, a 16 października powstaje Rycerstwo Niepokalanej. I co jest istotą tego rycerstwa? Zawierzenie niepokalanej. Poświęcenie się dla Matki Bożej. Jakby Duch Święty tak kierował. Tu są objawienia, nagle powstaje organizacja, która jest odpowiedzią na to wezwanie. 3 dni później kończą się objawienia, powstaje organizacja. Celem jest zawierzenie. I to, bo to zawierzenie zaraz zobaczymy na przykładach, jak ono działa. Matka Boża prosiła o zawierzenie świata. Prosiła o nawrócenie. I gdy już szalała druga wojna, gdy było to okrucieństwo, przypomniano sobie, bo prosiła, żeby papież z biskupami razem zawierzył. Ludzie się nie nawrócili, nie przestali grzeszyć, a papież i biskupi nie zawierzyli świata Matce Bożej, tak jak prosiła. I dopiero w czasie II wojny sobie przypomniano, ale Matka Boża coś chciała od papieża i biskupów. I papież dopiero wtedy, przez radio, bo to były czasy wojny, dokonał tego aktu poświęcenia całego świata Matce Bożej. To był 8 grudnia 1943 roku. I zobaczmy, co się dzieje. Pierwsza bitwa po tym zawierzeniu. Niemcy przegrywają. I od tej pory Niemcy zaczynają przegrywać wojnę. Od dnia zawierzenia, można było wcześniej, wojny by w ogóle nie było. Od tego momentu Niemcy zaczynają i się wycofuje. Ten faszyzm, który wchodził jak nóż w masło wszędzie do każdego kraju, nagle zaczyna się wycofywać. Dlaczego tak się stało? Bo zawierzono, czyli oddano w ręce Maryi cały świat. Tak w jej rękach, to ona wzięła ten świat w swoje ręce, a w jej rękach diabeł to źle się czuje. Więc uciekł. Jak uciekł szef, to podwładni się rozpierzchli, stracili swoją moc. Na tym polega zawierzenie. I tu, co jest kluczowe, wiara. Wiara. Modlitwa wypowiadana z wiarą. Ona ma moc. Jest ta modlitwa, którą codziennie odmawiają rycerze niepokalanej. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. A więc jak z wiarą odmawiam tę modlitwę, powierzam siebie, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. Wtedy wszystkich ludzi, którzy się do niej nie modlą, ich też zawierzamy w ręce Matki Bożej, a zwłaszcza za, kiedyś za Maksymiliana było masonami, bo jemu zależało na nawróceniu masonerii, więc było zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie, innymi, których Tobie polecamy. Natomiast dzisiaj zamiast masonerii tam jest za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, bo nie tylko masoneria jest wrogiem Kościoła, jest dużo więcej wrogów Kościoła, ich wszystkich trzeba objąć modlitwą. Im wszystkim trzeba wyprosić nawrócenie. Więc gdy mówimy za nieprzyjaciółmi Kościoła, myślimy o masonerii w pierwszym rzędzie, ale też dołączamy wszystkich innych wrogów Kościoła. I jak mówię o takich wielkich ideałach rycerstwa i że to jest taka modlitwa do odmówienia codziennie, to ludzie mówią, to tylko tyle? A odmów tę modlitwę z wiarą, to się zdziwisz, że to jest aż tyle. Bo moc modlitwy nie zależy od paplaniny, ile słów wypowiem, tylko od wiary, jaką mam w sercu. Moc modlitwy, skuteczność, nieraz są takie, chodzą łańcuszki takie, odmów tę modlitwę, ona jest na 100% skuteczna. A tą weź tą, albo 10 razy i odmówię, to może Pan Bóg szybciej, bardziej wysłucha, bo może taki niedosłyszący dziadek, nie, tam z 10 razy powtórzę, może raz dotrze do niego. Chodzi o nie pomnożenie, o pomnożenie, ale nie ilości, tylko wiary w sercu i miłości
i Bóg słucha. I dlatego Maksymilian dał tak krótką modlitwę, ale zalecał miłość do Matki Bożej i wiarę, bo wtedy to ma moc. To ma moc. To tak działa właśnie. Papież zawierzył i zaraz zadziałało. Ale siostra Łucja, jedna z tych widzących z Fatimi, powiedziała, że dobrze, że papież to zrobił, ale to nie jest to, o co Matka Boża prosiła, że to jeszcze jest niespełnione. Potem Paweł VI robił też to zawierzenie, a Łucja powiedziała, to papież zrobił, ale bez biskupów. To jeszcze Matka Boża mówi, że nie o to chodziło. I dopiero Jan Paweł II 1984 roku dokonał zawierzenia Rosji i całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi. No i siostra Łucja wtedy powiedziała, że Matka Boża przekazuje, że to jest to, o co chodziło. No ale Matka Boża to nie jest taka, że tam zawierze się jej i się nic nie dzieje. Skoro to był rok zawierzenia, no to co się wtedy stało? 25 marca, zwiastowanie, Dzień Matki Bożej. Papież zawierza, razem ze wszystkimi biskupami świata, zawierza Rosję i cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi. I żeby nikt nie miał wątpliwości, że to, co pochodzi od Matki Bożej, to jest od niej, to patrzcie, Dzień Zwiastowania, Dzień Maryjny jest to akt poświęcenia, a 13 maja tego samego roku jest to wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej, żeby nawiązać właśnie do Fatimy, do tych objawień, ma miejsce potężna eksplozja nad Morzem Białym w Związku Radzieckim. Wyleciały w powietrze magazyny, główne magazyny amunicji, broni, cały arsenał. Związek Radziecki został tak rozbrojony, że stracił swój potencjał militarny. Dlaczego to ma takie znaczenie? Bo dzisiaj już wiemy z różnych dokumentów, które są odkrywane i tak dalej, że były plany kolejnej wojny światowej. Związek Radziecki, przecież to starsi pamiętają, zimna wojna, ta żelazna kurtyna, zagrożenie tą wojną nuklearną. I już były plany, jak Związek Radziecki miał napaść na zachodnią Europę. To były konkretne, ja już nie pamiętam, który kraj, ale że Polska napada na ten kraj, Bułgaria na ten kraj, ten cały Układ Warszawski, Rumunia na ten kraj. Każdy kraj z bloku komunistycznego miał przypisany inny kraj, na który miał napaść. I Rosja już miała przygotowaną broń do tego, żeby tylko to było tylko pchnąć rozkaz i idą. I nagle, buch, poleciało wszystko w powietrze. W jednej sekundzie matka, nie wiem, kogo ona tam wysłała, kto tam iskrę podłożył, co się stało, ktoś coś, przyciski pomylił. Ale po prostu rąbnęło i tyle. Rozbroiła Związek Radziecki. No ona potrafi. I to, żeby nikt nie miał możliwości, że to ma związek właśnie z Fatimą, to 13 maja w Matki Boskiej Fatimskiej. I moi drodzy, tak wiele rzeczy zawdzięczamy Maryi. Zresztą nasz naród też. Chociażby mnóstwo jest przykładów odzyskania niepodległości. No, świętujemy 11 listopada. Dlaczego? Ktoś się zastanawiał? Przecież tam jest wiele dat, kiedy można... To nie jest data, że od tego Polska jest niepodległa. Tam kończyła się wojna, każdy kraj jakoś tam walczył o swoje. Polska też walczyła o niepodległość i tam była dyplomacja, takie czy inne deklaracje ze strony różnych krajów i trzeba było jakiś dzień wybrać, taki symboliczny dzień. 11 listopada jest to dzień, kiedy Piłsudski zostaje zwolniony z twierdzy w Magdeburgu, bo tam był więziony. Przyjeżdża do Polski i przejmuje władzę w Polsce. No i święto odzyskania niepodległości, wielkie wydarzenie, świętujemy w dzień przejęcia władzy przez Piłsudskiego. Można tego dnia, to jest jeden z dni takich szczególnych, ale wiecie, kiedy Polska, jest inna data, kiedy Polska deklarowała, czyli ogłosiła, że jesteśmy krajem niepodległym, deklaracja niepodległości Polski, rozesłano depesze do wszystkich narodów, że Polska wraca na mapy świata, na mapę Europy, że już istnieje jako niezależne państwo i ma swoje władze. Depesza została wysłana i deklaracja ogłoszona 7 października Najświętszej Marii Panny Różańcowej. W Matki Boskiej Różańcowej deklarowano niepodległość Polski. Dla mnie to jest lepsza data, bo bardziej bliżej do Matki Bożej niż do Piłsudskiego. To właśnie jest pokazane, że w święto maryjne Polska ogłosiła swoją niepodległość. I powstała wtedy Rada Regencyjna, biskup warszawski był też w tej Radzie. Jej zadaniem, bo przed zaborami był w Polsce król, Rada Regencyjna
miała sprawować władzę od czasu ogłoszenia niepodległości do wyboru króla Polski. I w momencie wybrania króla Polski miała być ta rada się rozwiązać i król już miał dalej rządzić. Miała być przywrócona monarchia w Polsce, ale wrócił Piłsudski z Magdeburga, przejął władzę, rada regencyjna swoje te pełnomocnictwa przekazała w ręce Piłsudskiego i się rozwiązała. I króla już nie mieliśmy, mieliśmy naczelnika państwa. Ale zobaczcie, święto Matki Bożej, święto Matki Bożej. Tak to właśnie działa. W waszym osobistym życiu też tak to będzie działać. Zawierzyć Matce Bożej, oddać jej trudne sprawy, tylko z wiarą, z wiarą. Papież Benedykt XVI, który był w Fatimie, powiedział, że Fatima, to objawienie fatimskie jest dzisiaj też aktualne. I co jeszcze dodał? Dzisiaj jeszcze bardziej niż 100 lat temu. To skoro wtedy odpowiedzią na objawienia fatimskie było rycerstwo niepokalane jako coś aktualnego, to skoro objawienia dzisiaj są jeszcze bardziej aktualne, tym bardziej aktualne jest rycerstwo, jest potrzeba ludzi. Maryja potrzebuje ludzi pod swoje sztandary. Bo znowu bezbożnictwo wzrasta, ateizacja, laicyzacja, apostazja, jakieś odejście od kościoła, bluźnierstwa, sprzeciwianie się publiczne Panu Bogu, kpienie z Pana Boga, wyśmiewanie symboli świętych, wyśmiewali symboli naszych narodowych, obrazu częstochowskiego, profanację tego obrazu, takie tęczowe Matki Bożej i te inne, albo Matki Boskiej Kiermitowskiej i te inne. Przecież to są bluźnierstwa. To ciągle narasta w tym narodzie. Słabnie miłość do Maryi, do Jezusa, a narasta to bluźnierstwo. Diabeł ma coraz więcej do powiedzenia przez swoje sługi. I dzisiaj potrzeba znowu ludzi, którzy zaczną się modlić, prosić, błagać Maryję, błagać Boga o nawrócenie. Rycerstwo jest dzisiaj aktualne. Kiedy Maksymilian przed wojną modlono się o nawrócenie masonerii, prezydent Mościcki przed wojną zdelegalizował masonerię. To przyniosło skutek. Ona była zdelegalizowana w Polsce. To naprawdę ma moc. To naprawdę, a mieli bardzo duże wpływy we władzach polskich w dwudziestoleciu międzywojennym. I nagle delegalizacja, ani stąd, ni zowąd. Z modlitwy. To ma moc. I więc bracia i siostry, potrzeba nam modlitwy do Matki Bożej. Potrzeba nam tego rycerskiego ducha, że chce pod jej sztandarem walczyć. Nie z ludźmi, którzy pobłądzili, ale o tych ludzi, o ich zbawienie. Nie walczymy nigdy z człowiekiem, tylko o człowieka. Walczymy ze złym duchem, złem grzechem. Moi drodzy, zadanie rekolekcyjne na dzisiaj. Skoro to zawierzenie jest tak skuteczne, jeżeli z wiarą, to bardzo proszę, żebyście jakąś osobę, która jest dla was trudna, którą wam trudno przyjąć, zawierzyli w ręce Matki Bożej. Jej to oddali. Ponieważ ludzie mówią, już na tego polityka to nie mogę patrzeć, takiego czy innego, tak go widzę, zaraz klnę. Nie klnij, módl się. Jak ty go klniesz, to ma jeszcze bardziej przeklęte życie i to się utwierdza w nim moc złego ducha. A jak się modlisz za niego, moc złego ducha słabnie. Jeżeli nie lubisz jakiegoś polityka czy jakiejś osoby i ją wyzywasz, to umacniasz zło. I potem mówisz, że ona jest zła dzięki tobie. Bierze moc twojego przekleństwa. To zło w tej osobie. Módl się za tą osobę. Właśnie zobaczcie, ktoś trudny, może jakiś polityk, może osoba publiczna, a może to jest jakiś sąsiad trudny, może ktoś w rodzinie, zawierzyć w ręce Matki Bożej. Tak swoimi słowami, ale z wiarą, oddać jej. Niech ona się zajmie. Bo gdzie ona wejdzie, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wyprasza. I co weźmie w swoje ręce, to naprawdę naprawi. Jak matka. Przytuli do swojego serca z miłością i nauczy, czym jest ta miłość, która jest w jej przeczystym sercu. Amen.